Sponsorem programu jest firma Anabo. Najlepszy salon samochodowy w mieście. Sprawdziłem i polecam. Przemysław Zamojski. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Na sportowe emocje zaprasza właściciel sklepu internetowego denley.pl. Walentynkowe popołudnie byliśmy świadkami kolejnego wspaniałego koszykarskiego widowiska w hali Centrum Rekreacyjno-Sportowego Zielonogórzanie po powrocie z dalekiej podróży i rekordowym zwycięstwie w trzeciej kwarcie 35-12 odnieśli 12 zwycięstwo w ostatnich 13 spotkaniach i tym samym doprowadzili Asseco Gdynia do 7 porażki z rzędu. Na wyjeździe 16 punktów Łukasza Koszarka i 16 punktów Arona Cela dało powrót Zielonogórzanom na pozycję lidera Tauron Basket Ligi. Dziś w timeaucie relacja z sobotniego spotkania. Jan Ratajczak, zapraszam. Walentynkowe święto w hali CRS zainaugurowała ogólnoświatowa akcja pod hasłem One Billion Rising. W polskiej wersji Nazywam się Miliard. To coroczny, taneczny protest przeciwko przemocy wobec kobiet, który po raz pierwszy zainicjowała w 2011 roku Eve Ensler. Amerykańska pisarka w ten sposób chciała zamanifestować sprzeciw wobec damskich bokserów i sadystów. Przez 3 lata do akcji włączyły się setki krajów, organizując 14 lutego pokazy tańca, w których brały udział kobiety i wspierający je mężczyźni. W tym roku na całym świecie wzięło w niej udział około 200 państw. W Polsce do tej niecodziennej akcji przyłączyły się 42 miasta, w tym Zielona Góra. Kilkadziesiąt osób do piosenki Tenny Clark Break the Chain zatańczyło w hali CRS przed rozpoczęciem meczu koszykarzy z Telmetu za Asseco Gdynia. Swoje taneczne umiejętności zaprezentowali m.in. minister Waldemar Sługocki, marszałek województwa Elżbieta Polak, prezydent Nowej Soli Wadim Tyszkiewicz, a także koszykarze, strażacy, futboliści amerykańscy i mieszkańcy Zielonej Góry. Także po raz pierwszy koszykarscy kibice z Winnego Grodu mogli obejrzeć występ kabaretowy. Oczekiwanie na danie główne sobotniego popołudnia ubarwiła formacja Made in China. O, skowronek, zwiastunek poranka, więc proszę na pożegnanie. W klubie trwają intensywne prace nad opracowaniem stałego programu przedmeczowego. Już teraz wiadomo, że 8 marca, zanim rozpocznie się spotkanie z Treflem Sopot, w CRS będziemy wspierali społeczną akcję Dzień Weterana, Szacunek i Wsparcie, do której dołączył ostatnio Śląsk Wrocław. Przejdźmy do punktu kulminacyjnego. Match day w Zielonej Górze zakończył się kolejnym wspaniałym widowiskiem. Stelmet podejmował Asseco zajmujące 6 miejsce z bilansem 11-8. Poprzeczka była jednak zawieszona znacznie wyżej niż mogłoby się wydawać. Zielonogórzanie musieli przeskoczyć 2 metry i 17 cm. Zasięg Ovidiusa Galdikasa, największy w Tauron Basket Lidze, sprawił zielonogórzanom porażkę w Gdyni i żeby myśleć o udanym rewanżu, gdyńską Wieżę musieli wyeliminować w pierwszej kolejności. To udało się znakomicie, ale obróciło się przeciwko biało-zielonym, bo do upilnowania był jeszcze Przemysław Frasunkiewicz. Od jego trafień Asseco rozpoczęło swój inauguracyjny run. Goście rozbili Stelmet mocnym wejściem 12-0, które przerwał dopiero po 5 minutach bez punktów Aaron Cel. Później jego trójka zmniejszyła jeszcze stratę biało-zielonych do 8 punktów. Natarcie Asseco zostało zachwiane jednak tylko na chwilę. Po trzecim celnym rzucie zza łuku Frasunkiewicza przewaga gości wzrosła do 14 punktów, a lider gości miał już na swoim koncie 11 oczek. O sile gdyńskiego skrzydłowego na obwodzie swoich zawodników uprzedzał Saszo Filipowski. Gratulacje moim zawodnikom. Dzisiaj zaczęliśmy mecz słabo.
praktycznie od razu pozwoliliśmy trójkę Przemysławu Frasunkiewiczu, który trafiał świetnie, a zadanie było, że nie dajemy trójkę od samego początku mecza. Tak da oni to trafili, wyluzowali się i mieli pewności z siebie. Tak da z drugą, trzecią i czwartą kwartą jestem zadowolony. Graliśmy obronę jak powinno i na końcu wygraliśmy ten mecz. Tak da gratulacje jeszcze raz za ten wynik i teraz mamy trochę odpoczniemy i czeka nas ciężki puchar. Trener wicemistrza Polski przyznał, że jego zespół na początku meczu zagrał słabo i nie tylko za jego czasów. W Zielonej Górze był to najgorszy start biało-zielonych w tym sezonie. Impas współlidera Tauron Basket Ligi trwał w drugiej kwarcie. Mimo że gospodarze odpalili z dystansu, trójki po kolejnych trzech minutach bez punktów zdobyli Przemysław Zamojski i Szewon Trautman, przewaga Asseco sięgnęła 18 punktów. Zgadza się po czwartej skutecznej próbie Frasunkiewicza z załuku. Każda seria ma jednak swój koniec. Zielonogórzanie doszli do siebie po porażającym starcie i zaczęli niwelować straty. Na dobry początek odpłacili się pięknym za nadobne, notując 12 punktów z rzędu. Stelmet zszedł na minus 6. W ostatnich minutach pierwszej połowy uaktywnili się podkoszowi. Skutecznie przez ręce rywali przedzierał się Adam Chrycaniuk. Konto biało-zielonych reperowali także Szewon Trautman. A na jedyny punkt Asseco pomiędzy 15 a 20 minutą meczu odpowiedział Kamil Hanas. Dzięki poprawionej grze w drugiej kwarcie goście pozostawali w zasięgu i gospodarze mogli dyskutować o drugiej części meczu z optymizmem. Jeśli druga kwarta była dla Stelmetu udana i pozwoliła mu wyjść z głębokiego doła, to trzecia była perfekcyjna i pozostaje po niej pytanie, czy biało-zieloni pokazali już swój szczyt możliwości. Taką grę uwielbiają kibice, a rywale jej po prostu nienawidzą. Kanonada zielonogórzan doprowadziła ich do zwycięstwa 35-12 i dała im prowadzenie 66-48. Biało-zieloni przewagę odzyskali dzięki trzykrotnym trafieniom z załuku po podaniach Łukasza Koszarka Arona Cela. W tej części spotkania Stelmet przy 15 rzutowych próbach pomylił się tylko dwa razy. Z 6 okazji za 3 piłka do kosza rywali nie wpadła tylko raz, a dodatkowo zielonogórzanie nie mylili się z linii rzutów wolnych. Z kolei Asseco kompletnie straciło swoją skuteczność. Gdynianie raz za razem pudłowali. Wściekłość Davida Detka podsycały straty. Jego zawodnicy popełnili w całym meczu 23. To rekord sezonu. W sobotę padł także inny przechwyt Stelmetu, który w całym spotkaniu miał ich 14, z czego 5 zanotował Quinton Hosley. Niestety drużyna z Stelmetu pokazała nam w trzeciej kwarcie, jak powinien wyglądać cały mecz. Wyszli na nas bardzo agresywnie, czego efektem są nasze 23 straty na wyjeździe. Jeżeli chce się w ogóle myśleć o walce z takim przeciwnikiem jak Stelmet, Tych strat może być około, nie wiem, 12 może maksymalnie. Mieliśmy ich 23, tak więc myślę, że to w głównej mierze przyczyniło się do tego, że przegraliśmy. Trzecia kwarta zakończyła się 18-punktowym prowadzeniem Stelmetu. Na początku czwartej gospodarze osiągnęli najwyższą przewagę w meczu. Po trafieniu Kamila Hanasa gospodarze wyszli na plus 23. Ostatnie minuty przebiegały pod zupełną kontrolą zielonogórzan, a Saszo Filipowski mógł skorzystać z pełnej rotacji, pozwalając wszystkim zawodnikom na udział w imponującym zwycięstwie. Zdobycz punktową Stelmetu ustalił Russell Robinson, dwukrotnie trafiając za dwa i dopisując ostatni, rekordowy w tym sezonie, 14 przechwyt Stelmetu. Ciężko nam po prostu było ich rozszyfrować w grę, bo to jest drużyna, która nie jest zbyt utalentowana, nie jest za szybka, ale bardzo, bardzo mądrze grają. Moim zdaniem najmądrzej w tej lidze i atakują i bronią, więc troszkę nam trudu dali, szczególnie Frasunkiewicz i Walton, który dobrze rozdawał te wszystkie piłki, ale jak znaleźliśmy nasz rytm i w obronie i w ataku, to przewaga się zrobiła dosyć szybko. To ogólnie jest drużyna, która
idzie w dobrą stronę, moim zdaniem, która jest bardzo poważnym przeciwnikiem i nie byliśmy zaskoczeni. Trzeba było po prostu, w takim momencie to raczej nie ma czasu za dużo myśleć, trzeba po prostu się wziąć w garść i zacząć po prostu twardziej grać i mniej błędów robić. I w drugiej kwarcie zaczęliśmy tak trochę lepiej grać i tak jak powiedziałeś, w trzeciej i w czwartej kwarcie już potwierdziliśmy tą przewagę i poszło w dobrą stronę. Początek meczu nie za ciekawy, Frasunkiewicz trafiał trójki, Aseko odskoczyło nam na sporą ilość punktów, no ale później się pozbieraliśmy szybko i udało się wrócić na właściwe tory i wygrać ten mecz. Teraz się skupiamy na pucharze, ja tylko chciałbym Szymonowi Ludowskiemu, to jest nasz kolega z klubu, życzyć szybkiego powrotu do zdrowia. 20. kolejka Tauron Basket Ligi niewątpliwie rozpoczęła się od niespodzianki. W Sopocie Trefl przegrał z Wilkami Morskimi, a 11. porażka w sezonie kosztowała utratę posady trenerskiej Dariusa Maskoliunasa. Dzięki wygranej w Kutnie Dąbrowianie zachowują szansę na playoff, podobnie Anwil, który wydarł zwycięstwo u siebie po farmie. Wyjazdowych porażek doznali zupełnie niespodziewanie w Tarnobrzegu Śląsk, w derbach AZS, a za sprawą świetnej gry Majka Taylora w Radomiu klęskę poniósł Turów. Kolejkę zakończyć rodowe spotkanie Polskiego Cukru ze Startem Lublin. W tabeli na pozycję samodzielnego lidera wraca Stelmet, drugi jest AZS, a trzecie i czwarte miejsce z liczbą 34 punktów zajmują Turów i Rosa. Walka o playoff wkracza w decydującą fazę. Trefl musi bronić się przed napierającymi rywalami. Zestawienie zamykają Polfarma i Start. Spotkanie Stelmetu z Asseco na pewno zapadnie na długo w pamięci zielonogórskich kibiców, szczególnie za sprawą trzeciej, rekordowej, wyjątkowej kwarty. Teraz przerwa w ligowych rozgrywkach, przechodzimy do Final Eight Pucharu Polski. Zielonogórzanie w czwartek udają się do Gdyni, gdzie w ćwierćfinale zmierzą się ze Śląskiem Wrocław, triumfatorem ubiegłorocznej edycji Pucharu Polski. Później, miejmy nadzieję, półfinał i niedzielny finał. Na dziś to wszystko w timeaucie. Bądźcie z nami za tydzień. Do zobaczenia. Sportowych emocji dostarczył właściciel sklepu internetowego denley.pl. Sponsorem programu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, oddział w Zielonej Górze, eksploatujący ropę naftową i gaz ziemny w Polsce. Ja jeżdżę z najlepszymi. Polecam Anabo. Sam sprawdziłem. Przemek Zamojski.